wszystkim. Jest piątek po południu. My ruszyliśmy w trasę. Dzisiaj ruszamy do Cotswold zobaczyć się z naszą karawaningową rodziną. Oczywiście pierwsze to zakupiłam magnes też. Ej, Sofii, do środka. Jedziemy na naszą parcelkę. Zostań. Znaczy tak, zostały tylko dwie wolne. 44 i 40. Mówi, żeby sobie zaczęć 44, jest bliżej toalet, jak ci pasuje. A jak nie, to możemy się przenieść do 40, gdzie jest bliżej z naszych znajomych. Cześć wszystkim, pozdrawiam was z miejscowości Bibury. Zapraszam do zwiedzania tego cudownego miasteczka, najpiękniejszego w Anglii. Zobacz, jak to jest pięknie. Kolejne miejsce, które zwiedziliśmy, to Bolton on the Water. Jak sama nazwa wskazuje, jest to miejsce położone nad wodą. Za mną widzicie takie wspaniałe mostki i przede mną również. Miejsce to nazywane jest Wenecją Cotswold, właśnie dzięki tym mostom na rzece. Rzeka znajduje się w samym sercu tej wsi i stanowi nieprawdopodobne miejsce corocznej gry w średniowieczną piłkę nożną. Obie bramki są umieszczone w samej rzece, dzięki czemu jest to najbardziej mokry mecz piłki nożnej, jaki kiedykolwiek moglibyście zobaczyć. To taka jedna z ciekawostek tego miejsca. Tutaj park ptaków. Jurassic Journey. Tam mam ludzika. Wspaniałe lody tutaj. Śmietana kornwalijska podobno, taki smak i blackcurrant. Pyszne. To wróciliśmy ze zwiedzenia tych wspaniałych, kolorowych miasteczek. Pokażę wam teraz, jak wygląda kemping. Jakbyście się tutaj wybierali, to będziecie wiedzieli, jak on wygląda. My stoimy na miejscówce numer 40. Zobaczcie, jaki jest on wielki. Ta część przed nami jest teraz zamknięta. Jest tutaj drugi blok, również z toaletami. Jest wspaniale zielono. Miejscówki otoczone są drzewami. I tutaj jest plac zabaw dla dzieci. Zabieram teraz Sofii w miejsce przeznaczone dla właśnie psiaków. Jest to teren ogrodzony, można sobie wtedy psa spuścić i być spokojnym, że nigdzie nie ucieknie. Skorzystaliśmy z tego, że słońce nam jeszcze świeci i ruszamy w miasto. Zobaczymy, jak daleko jest i co tam ciekawego można zobaczyć. Proszę. Mancelone go. Barcelona. Cała ekipa.
Będziemy szli przez taki park tutaj. Miejmy nadzieję, że daleko miasto nie jest. Taka klimatyczna przyczepa, w której można sobie kupić lody w tym parku. Przed nami kolejne fajne domki. Taka brama prowadzi do parku. O 5 jest zamykana. Także myślę, że nie zdążymy wrócić tą samą drogą. Będziemy musieli obejść dookoła. Tutaj jakiś zamek jest, ale wygląda, że w środku zagospodarowany. Świeci się światło. Powiem Wam szczerze, że chodzenie po ulicach tego miasteczka sprawiało nam olbrzymią przyjemność na każdym kroku. Coraz to piękniejsze domki. Jakbyśmy się przenieśli w czasie do innej epoki. Ciekawe miejsce, nie? Z takimi małymi uliczkami, sklepiki tutaj. Bardzo fajnie. Tutaj jakiś lokalny targ, ale jest już popołudnie późne, więc się zwijają wszyscy powoli. W takim targu możemy spotkać polskie rzemiosło, zobaczcie. Babcie, skóry, łyżki, wszystko. Również w centrum przy kościele taki stary cmentarz. Stare nagrobki.